Cezary Krzysztofa, gorące pytania. Pytaniem, które poruszymy w drugiej części, jest pytanie, czy Abby Johnson zmieni świat? A to pytanie zadam dzisiaj w tej drugiej części m.in. pani poseł Annie Sierkowskiej. Dzień dobry, jeszcze raz. Witam. Pani poseł Dominice Chorosińskiej. Witam serdecznie. I Maciejowi Bodasińskiemu, reżyserowi, producentowi Różaniec do granic, Polska pod krzyżem, wymieniać by długo. Witam. Na początku, żeby, że tak powiem, uczynić zadość obietnicy, którą złożyłem przed przerwą, chciałem zwrócić głos pani poseł. Tak, chciałam tutaj nawiązać do słów, które powiedział pan Maciej Budasiński. Rzeczywiście przyznać rację, że zwrócił uwagę na ważny problem. Mianowicie kwestię związaną z syndromem postaborcyjnym i jego konsekwencjami w społeczeństwie. I dzisiaj, kiedy patrzymy na czarne marsze, patrzymy na udział wielu kobiet w czarnych marszach, zwłaszcza tych, których wiek już jakby wskazuje, że kwestie ewentualnej ciąży są już dawno poza nimi. I zadajemy sobie pytanie, dlaczego one w takich marszach idą. Myślę, że jedną z odpowiedzi musielibyśmy poszukać w tym, co się działo jeszcze kilkadziesiąt lat temu, w czasach PRL-u, kiedy to aborcja była traktowana jako rodzaj antykoncepcji, kiedy aborcję proponowano praktycznie każdej kobiecie, która miała, nie wiem, drugie czy kolejne dziecko. I kiedy zupełnie ta świadomość tego, czym jest aborcja, była zupełnie inna niż jest mimo wszystko dzisiaj. Wiele kobiet niestety również w Polsce popełniło aborcję, zabiło swoje dziecko i z tym problemem zostało zupełnie sama. One zostały z tym problemem zupełnie same. Części? I to jest nielegalne. Ja wiem, że to jest nielegalne, ale czy mogę do pierwszej części? I to jest ten element, myślę, że, z którym do tej pory sobie nie poradziliśmy, bo tutaj jest pytanie, tak, czy my rzeczywiście mamy takie formy pomocy rozwinięte, które można dzisiaj takim kobietom zaoferować. Tylko proszę krótko. Bardzo krótko powiem, ale przecież to jest ważne, żeby potem rozmawiać o kolejnych rzeczach. Ja jakby współpracując przy dystrybucji filmu, jakby angażując się w ten film Nieplanowane, trochę ponadrabiałem różnych zaległości i niedawno po prostu przeczytałem, w jaki sposób rozwija się, żeby wiedzieć, tak, no bo to często jest niejasne, w jaki sposób rozwija się płód w ciągu pierwszych 8 tygodni, w tym okresie prenatalnym. Jak byłem głęboko poruszony tym, jak szybko i wcześnie to się wszystko dzieje. Serce zaczyna bić w 4 tygodniu, zresztą sam to słyszałem przy moim pierwszym synu w 4 tygodniu ciąży. Do końca 8 tygodnia są wykształtowane większość organów, zarejestrowano, to jest jakby na świecie, w 41 dniu, to jest najwcześniej jak zarejestrowano, ruchy dziecka. 41 dzień, to jest 6 tydzień. I one się pojawiają wokół ust i od 6 tygodnia już dziecko może odczuwać ból. W 43 dniu życia dziecka zarejestrowano już fale mózgowe. Dziecko od właśnie 6-7 tygodnia już reaguje na emocje matki, marszczy brwi, reaguje, tak, na stres, który matka przeżywa. W związku z czym, a mówimy o 6 tygodniu, tak, życia, nie o 13, 15 czy 20. W związku z czym tak naprawdę do końca 8 tygodnia mamy do czynienia ze skończonym, ukształtowanym człowiekiem, który już tylko się będzie rozwijał, ale tam się dzieje wszystko w nieprawdopodobnym tempie i bardzo wcześnie. I tutaj dochodzimy do tematu filmu Nieplanowane i mam dla państwa i dla państwa materiał, który Maciej Zemła nagrał dzięki ludziom, którzy wychodzili z seansu. Ciężko przejść obojętnie wobec tego filmu. Taki... Da się obejrzeć, ale ładunek emocjonalny jest taki, że to szkoda, że po tylu latach dopiero powstał ten film. No ja jestem wzruszona. Tyle. No ten film trochę mną wstrząsnął, zwłaszcza scena, w której bohaterka bierze te leki aborcyjne, nie? Bardzo jest ten film potrzebny i na pewno nie sądzę, żeby tam było jakieś kłamstwo. Żona mnie namówiła na ten film, sądziłem, że to będzie bardziej delikatnie, ale to jest bardzo w sposób taki, no, tragiczny pokazany. Ci wszyscy ludzie, którzy tutaj sobie spokojnie przed kinem chodzą i takie wszystko, to towarzystwo powinno obejrzeć ten film. Czytałam w internecie coś takiego, że gdybyście mieli zobaczyć jeden film w ciągu roku, to zobaczcie ten. I tutaj skieruję pytanie do Macieja Bodasińskiego, który jest, no, pomaga przy dystrybucji tego filmu. Proszę mi powiedzieć, bo to jest coś niesamowitego, co się wokół tego filmu dzieje. Są bojkoty,
piszą, tak. Środowiska liberalno-lewicowe, począwszy od mediów, skończywszy na jakichś politykach, działaczach i tak dalej, jakieś paskudne rzeczy, jakby wychodzą też na przekór własnym tezom wcześniejszym, które brzmiały podobno, że nie wolno się na temat jakiegoś dzieła wypowiadać, dopóki się go nie zobaczy, a tutaj w zasadzie w wielu mediach pokazuje się zakaz oglądania tego filmu. Tak. To skąd się bierze eksplozja tego filmu? Z lęku, że ten film może zmienić myślenie na temat aborcji. Myślę, że to wszystko, co państwo widzicie w mediach, udowadnia, jak słabe są podstawy argumentacji o tym, że aborcja jest, powinna być dozwolona i że jest czymś dobrym, a może być wręcz pozytywnym dla kobiety. To jest po prostu, tego się nie da udowodnić racjonalnie i często myślę, że wielu ludzi ma te poglądy gdzieś zaczerpnięte z gazet, skopiowane, Ctrl-C, Ctrl-V, wklejone z różnych mediów. Mm-hmm. I teraz ten film to jest wbicie klina w te często nieugruntowane poglądy, które nie mają żadnych racjonalnych podstaw. Ponieważ film nie jest propagandowy. Film opowiada po prostu historię najmłodszej w Stanach Zjednoczonych dyrektorki tak zwanej kliniki aborcyjnej, Abby Johnson. Ona zgłasza się tam jako wolontariuszka i przez 8 lat robi zawrotną karierę, zostaje dyrektorką. Początkowo wierzy w to, że aborcja jest rozwiązaniem problemów, proponuje je z wielkim entuzjazmem dziewczynom, mówi: nie martw się, dziecko nic nie czuje, możesz to uczynić, to ci pomoże, będziesz szczęśliwsza, poczujesz ulgę i tak dalej. Ostatecznie, to w filmie też jest fenomenalnie pokazane, jak coraz głębiej ona same swoje sumienie zabija, jak zaczyna już być oswojona i coraz więcej widzi, coraz więcej się dowiaduje, te fakty odrzuca, 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 no aż do momentu, w którym wyraźnie widzi, co czyni, tak, lekarz. Pani poseł, mnie się wydaje, że sukces tego filmu leży w tym, ta eksplozja, w prawdzie, jaką ten film niesie ze sobą. Ta prawda jest bolesna dla każdego, dla widza. To widzieliśmy po reakcjach. Tutaj niezwykle wzruszające są reakcje mężczyzn. Wydawałoby się, że ten problem dotyczy tylko kobiet. Okazuje się, jak widać w komentarzach różnych w internecie, pisze również wielu mężczyzn. Przepraszam, że wyjdę w słowo, ale tak. Ci, którzy tak mówią, zapominają, że każdy był w łonie kobiety. Mężczyźni tak, również. Tak, ale też jest tak, że mężczyzna jest jak gdyby odsunięty w problemie aborcji, jest na drugim, trzecim planie. Sam się odsuwa często. Często sam się odsuwa, a czasem jest odsunięty przez kobietę, prawda? To ona podejmuje te decyzje. I odzywają się mężczyźni, których żony, kobiety dokonały aborcji i oni nie mieli na to żadnego wpływu. I po tym filmie po prostu przechodzą jakiś katarzis. I wydaje mi się, że siłą tego filmu jest prawda. Prawda bohaterki, prawda historii, a także prawda człowieka, bo ta bohaterka nie próbuje siebie usprawiedliwić. Widzimy, możemy nawet mieć do niej w trakcie filmu, no po prostu nie lubić jej, chociaż tego nie ma, bo za tą prawdę kochamy ludzi. Ale jednak ona podpisała 22 tysiące zgód na aborcję, prawda? Ja myślę, że jest jeszcze jedna rzecz. Ten film jest po prostu łagodny w komunikacji w języku, tak? Czyli jego się przyjmuje przez to, że on nie próbuje cię zmusić ani przekonać, tylko łagodnie mówi: patrz. I bardzo ważne jest to, że nie ocenia. Nie ocenia. On pokazuje kobiety, młode, różne, w różnym wieku, że my jako widzowie utożsamiamy się z nimi, chcemy im pomóc. W nas rodzi się troska, a nie oskarżenie. Czy Abby Johnson zmieni świat, pani poseł? Panie redaktorze, szanowni państwo, mam nadzieję, że tak, że takie filmy może zwiększają pole naszej wrażliwości w tym temacie, że w tym momencie niestety doszliśmy, chociażby też w Polsce, do takiego punktu, w którym łatwiej było przyjąć pewną narrację, być może o tym, że aborcja to jest właśnie tylko problem wyłącznie jakiejś tam kobiety, która się na to decyduje, że to jest kwestia jej wyboru, że w polityce na przykład nie warto się tym specjalnie zajmować. Doszliśmy do bardzo takiego trudnego punktu, w którym też obie strony zamknęły się na dyskusję, tak. W którym z jednej strony mamy ludzi, którzy nie chcą o tym temacie słyszeć, tym tematem się zajmować i w różny sposób do tego podchodzą, zamykając oczy, a z drugiej strony ludzi, którzy trochę tak na siłę kolanem chcą tą sprawę załatwić i posługują się takim językiem często mocno agresywnym, który niestety nie prowadzi w żaden sposób do rozwiązania
tego problemu. Ten film wchodzi w tą całą naszą trudną sytuację, sprawiając, że ludzie zaczynają znowu być wrażliwi na ten temat. I to jest dobry punkt do wyjścia z impasu, w którym się znajdujemy. Teraz musimy się zastanowić, co mamy robić dalej w tym temacie, ażeby zmienić nie tylko prawo w Polsce, ale żeby też cały ten problem rozwiązać, bo tak jak mówiliśmy, to nie jest tylko kwestia zmiany prawa, to jest kwestia świadomości ludzi, to jest kwestia tego, żeby na przykład pomóc tym kobietom, które kiedyś zabiły swoje dziecko, tym rodzinom, w których to dziecko zginęło, tym kobietom, które się zdecydują urodzić chore dziecko, czy też dziecko, które pochodzi z trudnej relacji. Tym wszystkim musimy się po prostu zająć i ten film jest do tego dobrym punktem. Powiedzmy, że materiały dotyczące jednego z okopów mogę państwu w tej chwili pokazać. My w tym czasie będziemy rozmawiali, bo to są materiały pozbawione dźwięku, ale poproszę reżyserkę o pokazanie materiałów. Porównywanie w kontekście satyrycznym na przykład nieplanowanego do dziecka rozmar. Bardzo śmieszne, prawda? Ale tutaj bardzo istotną kwestię pani poseł poruszyła. Pani poruszyła kwestię okopów, w które weszliśmy. Ja też... I my jesteśmy okopani w tych okopach. Tak. Znamy już wszystkie argumenty. Te dyskusje toczyliśmy 100 razy. Przyzwyczailiśmy się do tematu. Znamy swoje argumenty, wiemy jak odpowiadać na te argumenty i tak dalej. I teraz pytanie zasadnicze, a z racji tego, że pani poseł Chorosińska musi nas opuścić po tej części, to kieruję do pani poseł. Czy ten film pomoże nam wyjść z tych okopów, ponieważ on dotyka obydwie strony? Wydaje mi się, że na pewno pomoże, na pewno jest bardzo potrzebny. Ja nie wiem, czy to zmieni świat, bo bardziej wierzę w to, że każdy musi zacząć zmieniać świat od siebie. I my, przypatrując się temu, co Abby Johnson zrobiła, jakiego wyboru dokonała, co nam opowiada, mierzymy się z rzeczywistością. I rzeczywiście wydaje mi się, że ten film jest dobrym pretekstem do rozmowy, do działań dalszych, do tego, o czym powiedziała pani poseł Siarkowska, o tym, co powiedział pan Bodasiński, że to jest bardzo głęboki problem, który dotyka wszystkich sfer naszego życia. Tylko najważniejsze jest to, abyśmy mierzyli się z prawdą, a nie z fałszem. I nie zamykali oczu na to, jaka jest rzeczywistość, bo najgorzej to tkwić w kłamstwie, wtedy nie pójdziemy do przodu. I wydaje mi się, że to jest też ważne, że zaczęły być takie czasy, moim zdaniem, że tutaj mówimy o filmie Nieplanowane, wielki sukces również filmu Miłość i Miłosierdzie w Stanach Zjednoczonych, który jest na drugim miejscu w Book Office, zaraz po Jokerze, że pójście do kina w tej chwili na taki film jest pewną deklaracją. I wydaje mi się, że ten film pozwoli nam też policzyć się. To znaczy, ilu nas jest, bo cały czas my się bronimy. To, co pan powiedział, jesteśmy w okopach i my cały czas bronimy. A może powinniśmy po prostu wyjść do ataku, ale do ataku takiego nieagresywnego, tylko zacząć głośno mówić, jak my widzimy to życie, jaka jest dla nas prawda o świecie, o tym przemyśle aborcyjnym. I po pierwsze, to jest cud, że ten film powstał, prawda? Tylko dzięki temu, że Abby Johnson wygrała z Planned Parenthood. Widzimy w Polsce, że są media, które atakują ten film, atakują dystrybutora. Zupełnie to jest niespotykane. Bo w kinach ten film chociaż odnosi sukces frekwencyjny. Jest tak. Ma jeden albo dwie emisje dziennie, podczas gdy sale są pełne. To jest absurd z punktu widzenia marketingu, prawda? Tak, aczkolwiek... No, i to jeszcze w jakichś głupich godzinach. Próbują zniszczyć. Widać, że niektóre media mają jak gdyby zlecenie, bo widać, że te artykuły są tak zwane kopiuj wklej ze Stanów i próbują podważyć wiarygodność tego filmu, a także głównej bohaterki Abby Johnson, ale jak to się mówi, prawda obroni się sama. I wydaje mi się, że ten film jest skazany na sukces. Proszę państwa, tutaj musimy postawić kolejny przecinek. Ja dziękuję bardzo. Dziękujemy pani poseł. Mogłam zabrać głos. Dziękuję.